nad morzem i wymiotu wszystkich, ale, ale wieje. Fontanna w Ustce. Chociaż szkoda, że nie świeci tak jak w Toruniu, nie? Kwiaty trochę padły. A teraz udajemy się do strefy orzeźwienia. W Ustce oczywiście. Ale... Jezu. Jezu, weź, to się rusza. Jezu. Rety, ty jeszcze... O, szybko. O, pomoże. Ja cię... Jezu, jeszcze się nie może podnieść. Bo ja... No właśnie nie wiem, chcę zobaczyć. Się pod... tutaj. Z tamtej, wiesz? Też nie będzie widać. Dobra, tu będzie chyba widać. No, może tam. Ty, ale bajer, co? Jak technika, to... Ma te... A też kieliny ma. Przejdźmy tu. Poprzejdę. Dziękuję. Ała! Mała łódka płynie, aż ona mogła przepłynąć. A może tam będzie wypływał? Ona jest na 20 minut otwarta, a potem godzina nie jest otwarta. Nie przejdziemy. Cóż, my powoli żegnamy się z tym miejscem, z rowami, z naszym pokojem. Pokój wyglądał tak, ponieważ pierwsza część mi się niestety usunęła filmu.
Łazieneczka wyglądała tak. Tu był prysznic. Szafy już jak widać opróżnione. Lodóweczka, telewizor, skromnie, ale było miło. Jakbyśmy robili sprzedawcami, to był odpływ i przypływ. Nie ma odpływu i przypływu. Jak jest odpływ, to czasami może się coś... Kto zgadnie, co to jest? A, ratusz, rakieta. Wiedzą dzieci, jak się pisze. Natomiast teraz zbliżamy się do nas. Ale. Nie przestraszcie się, jak zobaczycie, jak to wygląda teraz. Nie będę nic mówiła. Baszta czarownic. I tam chyba czarownice mieszkają. Tam okno otwarte, tam okno otwarte. A tam to już w ogóle wielka czarownica, bo wielkie okno otwarte. Dziękuję. Pękło i mi ochlapałaś. Pękło, Natalia. Pani mamusia? Wielka czarownica. No bo twoja mamusia. Nasza zabawka pękła. Oj! I baszta niestety zamknięta. Chociaż sprawdzimy. Może dla mnie jako dla czarownicy otworzą. Niestety nie. Pocałowaliśmy klamkę. Brama młyńska. A, ciemno. Ale wielka brama. Jest ten sam kamień, zobacz. Widzisz? Miłego wieczoru, moi drodzy. My już wróciliśmy z wakacji.